Zanim zaczniemy śpiewanie, oczywiście wielkim... Ale chudy byk! Ja pierdzielę! Jakieś stare nagranie, jak nic. Rozpokrzywał nam plany, zawsze byłem hejtowany, teraz jestem zapomniany! Jestem jak Pele, kupuję duperele, chcę polecieć do stanu, kupić sobie dużo fantów. W szkole same jedynki, lubię toczyć pojedynki. Ten rym! Ten wers! O mój Boże, to jest mistrz, to jest poeta! Spartiatix! Yeah, boy! Ładnie! Dobra, otwieram to od Black Blue. Rzeczy, tylko nożyczki wezmę z chaty. To mam najpierw to duże otworzyć? A małe najpierw? Od Black Blue wysłał coś. Dobra, to go! Co to? Bomba? Pa, jak się to otwiera piłką. Pa. Piłka normalnie. Co to w dupę jest? Co jest w dupę? Co to jest? Co to jest w dupę, Black Blue? Co jest w... Co to w dupę? Co się tu dzieje? Złoto? Tu mi się coś porypało już. Sztabka złota o masie 1 gram. Próba złota 999,9. Co to w dupę jest za donate? Jo, pie... Co jest, Black Blue? Ty! On tam wysłał, pamiętam, jakiś donate dla jaj. Że coś tam ze złotem. I się okazało, że mi złoto na chatę wysłał. Kurde. Dać to? Ty, ale to jest duże jak na 1 gram. Zadymiłem ekran. Co się dzieje? Ja jestem w niebie? Co się dzieje z tą kamerką? Ty, no coś się spijeprzyła kamerka. Dziękuję bardzo, Black Blue, za prezent w postaci sztabki złota. Ja pierdzielę. Ładne pudełko. Jest na to. I drugą paczkę mam otworzyć, tak? Jezusie, jak w tej było złoto, to ja się boję, co tam będzie. Ty, platyna? Srebro? Diament? Dobra, druga paczka. Ty coś popsu... A nie, dobra, wszystko. Kurde, ty, tu jakiś papier był i go przyciąłem kawałeczek. A to jest akt notarialny, jak chłop miś ten w spadku złożył, wiesz co? Zamek. Iluj, po zamku. Ej, serio, tu jest jakiś papier, ja go przyciąłem kawałek. Coś się stało, Black Blue, złego z tym? Nie wiedziałem. Ja pierdzielę. Dziękuję za pomoc powodzianom i mi. Ale to nie... To nie wszystko, bo tu coś jeszcze jest. Normalnie jest koperta. Ty łapiesz ten znaczek kiedyś, szmatławcu? No? Złapał? Urydę, nie to. Ale widzisz, jest znaczek pocztowy i napis. Widzisz? Co to w dupę jest? Nie no! Ja już wam pokazuję! Czy wy to widzicie? Dziękuję bardzo za donate'a. Uratowałeś mnie. Niesamowite, z drugiej strony jeszcze pokażę. Rzeczpospolita Polska. HUSARIA! Przepraszam bardzo, zawsze tak reaguję. Polska górą! Polska górą! Dziękuję bardzo, to jest jakaś moneta kolekcjonerska. Normalnie Żyd z brodą jest, widzieliście? Tutaj, tam na dole, widzisz? Normalnie jest Żyd z brodą, zobacz. Ma brodę, okulary chyba. I czapkę. A, to Black Blue, to są rzeczy Black Blue, a Regal przesłał paczkę, okej, okay, dobra, dobra. Dziękuję bardzo, Black Blue, i Regal za pomoc w takim razie też. Dziękuję bardzo. Pogchamp totalny. Dobra, i teraz ja coś przygotowałem. Nie będzie mnie na 1 czerwca, prawdopodobnie. Bo do końca maja są streamy, wtedy będzie jakaś krótka przerwa, 2-3 dni. Także na dziś szybki opening na 1 czerwca jest robiony. Kinder niespodzianka. Udawajmy, jakby to był 1 czerwca. Kiedy ostatnio to jadłeś? Bo ja nie pamiętam. Otwieramy. Ty, inaczej to pakują, bo w takie dwie warstwy, zobacz. O, nie zobaczysz. Ale zobacz. Pa, teraz idą na łatwiznę, dwie warstwy są robione. Ale dupa. Co tak samo? Dla ciebie tak samo, ty, bo ty nie żyłeś wtedy, kiedy ja, co inaczej pakowali. Aj ty w dupę. Takie jajko jest robione. Ciekawostka szybka. Wiesz czemu to jest żółte w środku? Bo ma przypominać żółtko jaj... Dobra.
Box Delicia lepszy. Dobra, i teraz szybki challenge jeszcze. Ja pierdzielę, jakie to dobre jest. Ja to jadłem kilka lat temu ostatnio. I teraz ten główny moment 1 czerwca, opening. Bo teraz dopiero otwieramy. To był opening jajka, żeby żółtko było. Ale teraz jest prawdziwy opening. Zobacz w ogóle co zainstalowali, kiedyś tego nie było. Ale tu jest ta kciuka takie, widzisz? Takie wgłębienie, żeby zrobić tak. Kurde. Ja pierdzielę, ale dupa, ty, nie działa, po co to instalowali? O! A! Jednak po bokach trzeba. Dobra, co trafiliśmy? Jakieś takie ludziki. Kurde! Nie wiem, co to w dupę jest. Co to w dupę jest? To się nazywa Go Move. Nigdy nie słyszałem o tych zabawkach. To są jakieś nowe Pokémony? Magia. Takie gówno. Ale to nie jest zabawka, to jest jakieś gówno. Nie wiem co to jest. To jest jakaś poboczna rzecz. Patrz to. Powiedz mi, co w dupę jest? Daj mi tą piłkę. No, zaraz tam zajrzę. Otwieraj! No nie wiem co to jest! Co to jest za zabawka? O co tu chodzi? Ty, jest tu informacja co to jest. Zoba. Zoba. To jest to. Ale o co chodzi to nie wiem. Ale gówno zasrane na 1 czerwca się wylosowało. Ale lipa, ja pierdzielę. Ale lipa, ty. Ja nie wiem co to jest. Ale czekolada chociaż dobra. Ale plus jest taki, że mamy to jajko. Oj, zobacz to. Pyk. Pyk i chowasz drobne. Pyk. O. I teraz wiesz o co chodzi. Chodzisz do tej podstawówy. Portfela pewnie jeszcze nie masz. Ale wiesz, idziesz sobie do pod... Chodź, masz te 10 lat. Idziesz z tą pierwszą... Z jakąś dziewczyną idziesz do sklepu i mówisz, że dwa lody chcesz kupić i mówisz tak. Słuchaj, ty. Ja mam siano w tym. No i działa to! Fajna zabawka jednak. To, bo to jest totalne gówno. Zabierz mi to. Ale gówno. Szkoda, że mi się jakieś autko nie trafiło. Ale dobra, tyle na 1 czerwca. Dziękuję, że jesteście. Fajnie, fajnie. Za rok może coś, może dwa otworzymy git. Dobra, panowie. Obejrzymy szybko, jak prawdziwy król speedrunów w jedzeniu robi Happy Meal Challenge, żeby podpatrzeć jeszcze technikę na koniec i walimy ten Happy Meal Challenge. Trzeba to zrobić. Matt Stoney w 15 sekund zjadł? Dobra, wdupiam Matt Stoney, ty, to jest król pieprzony, rozumiesz? Matt Stoney pieprzony w dupę, to jest kozak! Rozumiesz? Dobra, oglądamy. Go. Gdzie te frytki? Nie no, ja chyba tak nie zrobię, ty. A poza tym on ma średnie picie, a nie małe. Nie, on ma duże, a nie średnie. Czy coś tam na odwrót. Spróbuję w minutę chociaż. Jak się uda, to kozak, ok? Jak on mam zjeść te frytki? Trzy sekundy. Mam na ekran stopper online i loj. Kliknie się palcem. Widać wszystko, jak tak będę siedział? Czekaj, mikro przesunę. A nie, mikro nie zasłaniało. Prawdziwa melina? Ale co melina? No krzesło normalnie się zakurzyło. Się w dupę dziwisz, że kurz jest. Ci stary sprzątaj z matulą po pokoju, a ty siedzisz na chacie i nic nie robisz. Patrz. Kurde! Daj mi to urwać! Czekaj chwilę, se stolik dorobię. A kurde, za długo czasu zajmie. Poczekaj, dobra. Widać? Zabawkę zjedz.
Taka zabawka jest. Fajna nawet. Ty, dali coś takiego, ale to się nie liczy. Dobra. Widziałeś, że Badlands, on się Badlands nazywa. Watching Badlands Chucks. You're watching Badlands Chucks. Badlands. Dobra, w dupie. Poczekajcie. Na początek pozdrowienia dla naszego idola z Ameryki. Czatu prawie nie widzę. Widzę 3, dobra, jest dobrze. Hello, Badlands Chuck. Sorry for my English. Greetings from Poland. I'm trying to... I talking loud because microphone is... really... long way. I trying to... your Happy Meal Challenge. First, I want to say you are my hero, man. Your fastest eating meals is best on YouTube. Thank you. From here. Ok? Thanks. Znaczy ja zrobię tak, że podejdę blisko, kliknę stoper i zacznę jeść i będę się cofał do tyłu i będę jadł, ok? Tak, tak, poczekajcie. Wygląda... Cheeseburger, chyba auto przejechało. Badlas, I'm sorry. That how looks in Polish Happy Meal, ok? I think it is smaller than USA, but in Polish we are smaller too. People, ok? Ale dobra. Jedyne podejście. Zaczynamy. Zapnij rozporek? Zapięty mam rozpór normalnie. Co ty pieprzysz? To chyba ze starym ci się pomyliło, bo za monitorem przemknął frajer pieprz. Dobra, poczekaj. Zaczynamy. Ja pierdolę! Jezu, ile czasu mi to zajmuje? Co jest? Jak on to zjadł 20 sekund, ty! Kurde, pauza! Ja pierdzielę, co?! 2,5 minuty prawie ponad?! O Jezusie! Jak on to w 20 sekund zjadł?! Co?! Ja myślałem, że max minutę to zjem! Bad luck! You are amazing! I don't know how you ate this in 27... I mean 27 seconds! Man! You are my hero! You are greatest! Thank you!
Parę frytek upadło na ziemię, ale Badlas też parę mu upadło, widziałem. O Jezu, poszła. Dobra, dobra, jest. 2,5 minuty ponad. O Jezusie, myślicie, że to niezły czas? Czy muszę potrenić? Ej, serio, to jest tak trudne, że ja pierwsze. Nie wiem, jak te typy to jedzą tam. Serio trudne. Naprawdę. Ale dobry czas, poprawimy go za rok, na przyszły dzień dziecka. Postaram się. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!